Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić w bardzo prosty sposób skrzydełka. Nie jakieś tam, wiecie, koreańskie z sosem sojowym i tak dalej, tylko zwykłe skrzydełka w zwykłym piekarniku, w zwykły sposób zrobione, a będą niezwykle smakowały. Musimy poodkrajać same końcówki ze skrzydełek. Oczywiście ich nie wyrzucamy, można wrzucić do rosołu lub zrobić jakiś wywar później, który będzie nam potrzebny do sosu czy do innej potrawy. I dzielimy skrzydełka na pół. Wrzucam do większej miski. Skrzydełka, jak wiemy, nie są drogie, ale jak są dobrze zrobione, to jest po prostu rarytas. Za chwileczkę zrobimy pyszną przyprawę. Będzie aromatyczna i naprawdę skrzydełka będą smakowały niebiańsko, wybornie. Następną rzeczą, która będzie, to będzie solenie. Wrzucę łyżkę soli, dość dużą łyżkę soli. Taką bardzo czubatą. I na razie nic więcej. Dobrze przemieszam. Wszystko zaleję wodą mineralną, gazowaną. To jest taki mój mały sposób na to, żeby skrzydełka były bardzo kruche i bardzo delikatne. Ale zanim jeszcze wleję wodę mineralną, dodam do niej tabasco. Tabasco jest dostępne wszędzie i ogólnie, więc nie ma problemu. Wlewamy taką porządną łyżkę stołową. I zalewamy skrzydełka. Dlaczego nie wrzucałem tu soli? No z oczywistych względów, że pozbyłbym się połowy wody automatycznie. A więc teraz delikatnie zalewamy skrzydełka. Żeby nam, zobaczcie, widzicie, to się wszystko zaczyna pienić mocno od soli. I tak skrzydełka zostawiam na minimum półtorej godziny. Minęło półtorej godziny, więc skrzydełka odcedziłem i delikatnie obsuszyłem ręcznikiem kuchennym. Teraz je na razie odstawiam, bo musimy zrobić przyprawę. W tym celu będę potrzebował takiego urządzenia. Do środka wrzucam 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Łyżkę kurkumy. 2 łyżki czerwonej, słodkiej papryki. Pół łyżki imbiru, suszonego w proszku. Łyżkę czerwonego chili. Łyżkę soli. I pół łyżki pieprzu czarnego. I teraz 2-3 ząbki czosnku. Najpierw go delikatnie przesiekam. Po prostu będzie wygodniej siekać w maszynie. On utraci swoją wilgość w połączeniu z suchymi przyprawami. Możemy trochę potrząsnąć, żeby się wszystko dokładnie zmiksowało. Gotowe. Przyprawę przesypujemy do skrzydełek. I dokładnie mieszamy. Teraz tak przygotowane kurczaki wykładamy na blachę, na kratkę. Ja wyłożyłem, jak widzicie, blachę folią. Chodzi o to, że jak będzie tam coś skapywało, żeby to się po prostu nie przykleiło.
będą pyszne i aromatyczne. To mogę Was zapewnić. To jest mój dawny, sprawdzony przepis. A dawno go nie robiłem, więc jest okazja, żeby sobie przypomnieć. I 2 kg skrzydełek wchodzi idealnie na taką kratkę. Reszty przyprawy posypujemy z góry. I teraz tak przygotowane skrzydełka wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej godzinę. Dlaczego mówię mniej więcej? Bo nie do końca jestem pewny, czy w godzinę równą one się upieką. W połowie pamiętajmy, żeby je odwrócić, żeby się pięknie zrumieniły również od tej wewnętrznej strony. Sprawdźmy po godzinie, czy są dobre. A więc do zobaczenia za jakiś czas. I skrzydełka są już gotowe. Zobaczcie, jak one wyglądają, że aż ja sam w to nie wierzę. I pewnie tak samo smakują. To jest coś po prostu niesamowitego. A więc próbujemy. Najpierw wyłożę wszystko na talerz. One są tak delikatne, że strach je brać w szczypce. A dlaczego? No właśnie, dlatego, że się moczyły w wodzie mineralnej. Talerz takich wspaniałości. Zobaczcie. Jakie one są delikatne. A więc spróbujmy. Ja sam w to nie wierzę, że one są takie dobre. Wow. Coś fantastycznego. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. I życzę Wam smacznego. I zróbcie sobie takie rarytasy, bo uwierzcie mi, warto. Wow. Wiecie, gdzie można se wsadzić te sklepowe? Idę do rodzinki.